No nic, czas najwyższy ponownie wydobywać ropę. Czyli to, co lubię zrobić najbardziej. 36, czyli generalnie no... Szału nie było, ale tu 38, to sugeruje też dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, tak jak lubię. Czyli okaże się, że Joshua będzie miał dużo pieniędzy, bo się w takim miejscu roztrygował. Oczywiście, że zagramy. Niższa! Cholipka, już przerąbałem. A, 94, stała cena 94. 5000 na to niby wydaje, co nie? Niby wydaje na to trochę pieniędzy, ale z drugiej strony na co miałbym wydawać pieniądze? Jak nie na takie biznesiki. Dobra, nie zlekamy, lecimy na misję wydobywawczą. Dobra, zaczynamy standardowo, to są D. Krecik to jest M, to jest akurat trudne do tego. To jest akurat, to nie jest akurat intuicyjne. Dobra, przyspieszamy. Tutaj znajduję. Zróbmy to standardowo. Dwa silosy, S. Dwa silosy i tutaj to postawmy. Dobra, tu widzimy, że fajne rzeczy też znalazł. Dobra. Musimy konie. To powinniśmy to ulepszyć też swoją drogą. Dobra, cena tu spadła. Dobra, niech tutaj sobie posprzedają konie. Cena co najmniej średnia, ale... Ale dobrze jest. I tu widzimy, że też jest coś fajnego. Ja sobie w ten sposób ograniczam, co nie. Wiem, gdzie mogę to postawić na przykład. Dobra, więcej koniów. To na jak po, ja bym to na jak powiększył, żeby jeszcze więcej hajsu było. Bo naprawdę fajnie to cenowo to wychodzi. Dobra, tutaj klapiemy. Tu jest magma, więc też tutaj warto dokopać. Dobra, niech teraz te szukają. Niech kreciki szukają towaru. Cena taka sobie już. Tutaj widzimy, że jest ta. A magma jest strasznie daleko. Mamy magmę. A tutaj mamy pompownicę, co nie? Kurwa, przyciągać to aż tam, na drugą stronę. Trochę ciężki temat, ale tutaj mamy coś innego do wydobywania. No kurwa, tutaj to ja znalazłem przed chwilą! Ach, debil, myślałem, że zdążę się dokopać. Dobra. No tu widzimy, że tu da się powiększyć, ale jest tylko jedna magma tutaj. Dużo będzie do nas kosztować, żeby się przez całą mapę przetegować, o widzicie? Po prawej znalazł machać, tu ropę mi znalazł, ta? Chyba, że tu na górze znalazłeś, cholipka. Tutaj znalazłeś? O, proszę. I tutaj też coś znalazł. Chociaż to chyba nie musi być bezpośrednio połączone, tak mi teraz te myślę, wiecie? O, no tak. Nie musi być bezpośrednio podłączone, tak teraz jak minie. Po prostu musi być pod... O, no tak. Podłączone... Patrzcie, coś znaleźliśmy chyba. Niech kreciki to sprawdzą. No, coś znalezione zostało. Dobra, czerwiec, a my dopiero zaczęliśmy to poszerzać. Chyba daje radę, chyba daje radę, dobra. Tylko późno zaczęliśmy to poszerzać i tu jest jeszcze magma.
Możemy się oczywiście dotegować do tego. Nie wiem, czy to... poszerza bardziej wtedy, tak? Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze... Dobra, zobaczmy, czy gdzieś jeszcze jest coś, czego nie znaleźliśmy. No bo nie wiem, no to poszerza się, ale to tak pika, nie pika. To działa? No właśnie nie wiem, czemu to się nie poszerza tak, jak ja chcę, żeby się poszerzało. Bez sensu. Czemu to się nie powiększa tak, jak ja bym chciał, żeby się powiększało? Co jest źle zrobione? No... Magma za daleko? Bez sensu. Dobra, sprzedajmy trochę tego. Bo potrzebujemy jakichkolwiek pieniędzy. No dobra, jak zrobię coś takiego? XD. Już pomijam fakt, że już niedługo nie będę pieniędzy miał w ogóle. No i co? Czemu to teraz się tak też pika, skoro jest bezpośrednio z magmą połączone? Bo nie rozumiem chyba. Teraz, co tu jest nie tak? O co tu teraz chodzi? Nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc, czemu to się nie chce powiększać. O, teraz się powiększa, czasem nie. Za daleko jest, ale przecież jest jednym bezpośrednią rurą. No to trochę bez sensu, bo tej ceny nie wywindujemy ani trochę. No. Nie wiem, dla mnie, moim zdaniem, nie powinno to mieć żadnego wpływu na to. Widzicie, niby się coś powiększa, ale tak... Tak od biedaka. Dobra, czyli krótko mówiąc, z tego powodu, że jest za daleko od magmy, to się powiększa tak jak widzicie, czyli tak jak gówno się powiększa. Dobra, myślę, że nie ma co tutaj przekombinowywać w takim razie. Wywindujmy ceny. Ile tam się da, po prostu. Czyli generalnie, no mocno tego nie wywindujemy, bo bieda. To znaczy już się skoczyła moja wywindacja cen. O bogowie, nie wierzę, dobra. Sprzedajmy po prostu, poczekajmy chwilę po prostu, jak będzie lepszy miesiąc może. Dobra, wiecie co, sprzedajmy to po prostu, bo nie mogę na to patrzeć. To żenujące. No. Tyle nam do powiedzenia, żenujące. Dobra, kończymy ten teren. Podłączyłem dwie magmy, okazało się, że są za daleko i nie trybiły. 25 tysięcy zarobione, no. No zarobione na plus, ale trochę bieda, że tak wyszło, no. Biedacko trochę. A jeszcze ta fajne niby pole miałem. 39 niby pole. Niby takie taktyczne. Kurwa, no dobra, niech będzie tutaj. Jeden gaz na całą mapę. Nie no, biedacko strasznie. To tak nie ma o czym gadać. Dobra, zagramy w moją ulubioną grę. Graj. Wyższa kurwa, jest. Niższa. Jest, wyższa. Oh yeah. 3000. To się rozszanuje. Dobra, niech będzie. Lecimy. A ja tak sobie minął Sylwestr. A jak tobie minął Sylwestr, Ladusz? O bogowie, jak mi nie minął. Nie no, generalnie spoko było. Byliśmy na takiej imprezce fajnej. Pomelężowaliśmy sobie, pojedliśmy, obżarliśmy się, napiliśmy się. Ogólnie rzecz biorąc, ja bym powiedział, że jestem zadowolonko. Więc ogólnie jakby nie ma się do czego przyczepić, ja jestem zadowolony.
Tutaj chyba jest aż, co nie? Trochę nisko imo. Dobra, widzimy, że tu jest gaz. Będziemy musieli magmę w miarę szybko znaleźć. Dobra, no trochę posprzedajemy to, co tutaj jest, bo wiadomo, no biznes, musimy mieć jakiekolwiek pieniądze. Teraz tak, standardowo stawiam dwa silosy i dopiero potem wydobyw kawarkę, żebyśmy widzieli, jak to, na czym stoimy. No i pięknie. Będziemy musieli na pewno więcej koni też dorobić, bo nie ma opcji, żeby te konie ogarnęły biznesik. Powiększmy ich ten, dobra. No i co, tutaj też można, dobra, będziemy musieli, no niestety na razie nie widzimy nigdzie magmy. O, tu fajne, o kurde, no jak fajne, fajne ceny. Nawet fajne ceny tu się zrobiły, muszę przyznać. Dobra, tu mamy takie coś, to sobie tutaj dokopmy się. O kurde, ledwo byśmy na kamień zahaczyli. Dobra, tutaj już są lepsze ceny. Dobra. No i to już pomału, i widzimy, że ceny znowu spadają. Dobra, cofamy to na razie. Tu widzimy, że też coś jest. Dobra, weźmy kreciki, zobaczmy, czy tym razem kreciki coś znajdą. Tutaj widzimy, że kolejne do wydobywania jest fajne gówno, ale nie ma, kurczę, nadal magmy, widzimy to. Widzimy, że jest, jest gaz, ale nie ma magmy, a bez magmy, no, wiecie, no nie ma co się oszukiwać, bez magmy nie zarobimy za dużo pieniążka. Można wiele rzeczy mówić, ale bez magmy nie będzie pieniędzy. Dobra, czekamy też, jak ceny się trochę wywindują. To się pomału wydobywa, to możemy powiększyć. Tu duże tu są bardzo, nawet bym powiedział, że bardzo duże są tutaj te złoża. O, tu się fajnie wywindowało, możemy trochę posprzedawać. Dobra, no i fajnie. Tak szybko zbiera, że nawet konie nie zadążają. Dobra, cena, widzimy, że zacznie tu zaraz spadać. O, już spadła, dobra, zacznijmy magazynować w tych silosach. Dobra, silosy, silosy, ale kurwa, nie wiem, czy jest sens, bo znowu trafiamy na to samo, że tu po prostu nie ma, jest mało gazu. I chyba będziemy po prostu, jak będzie dobra cena, to będziemy sprzedawać, bo... O, przepraszam, jest, mamy to. W końcu jest gaz. Jest, nie jest gaz, tylko jest ten. Jest. Jest magma. To myślę, się do niej dokoptujemy. Chyba radiator nic już nie znalazł, co nie? Czyli to jest i tu jest jeszcze, dobra. I patrzcie, znowu to samo, że co, że za dużo wykorzystanie magmy jest? Już zaczęło głupieć ogólnie. No ale dobra, nawet jak załóżmy, żebym, no załóżmy, że dobym zablokował. Nie wiem, kurwa, sam zacząłem głupieć po prostu.
Dobra, już kumam chyba, faktycznie. A jakbym tu poszerzył rury, to byłoby git wtedy? Czyli musi być odpowiednie dostarczenie tych. Bo tu jest dobrze już, dobra, teraz kumam, tu jest dobrze. Czyli musi być odpowiednie, a jak tutaj poszerzymy rurę, to też będzie git? Nie, tu nie jest git, czyli tu nadal jest za mało magmy dochodzi. Jakby. Okej. Czemu tu dochodzi za mało magmy? Że to, że z jednej rury idzie tutaj ten? O to chodzi? Kurwa, no to teraz już nie ma tego za bardzo jak naprawić w takim razie. Musielibyśmy chyba tak zrobić to jeszcze, żeby to naprawić. W tym przypadku, tak mi się wydaje. Tylko najgorzej, że ja zaraz tego nie będę mógł powiększyć, bo to jest tak ciasno. O, i teraz jest dopiero okej. O, tylko że teraz tego tak to zabudowałem, że tu chyba nie będzie... A nie, powiększymy to. W sensie powiększa się i tak, dobra. No dobra, coś z tego w takim razie będzie. Ceny chyba tu wywindujemy, żeby po prostu było bliżej. Możemy tak pogrubić. No to co, czekamy, październik mamy. Dobra, poczekajmy, jak to się jeszcze troszkę powiększy. Październik, no listopad. No niby w listopadzie zaraz, wiecie. Zróbmy sobie 30 koni. Po listopadzie zaraz ten, no ale dobra. Ale poczekaj, wait, czemu się przestało to powiększać? A, bo już w max jest. No dobra, no to co? No to chyba ten teges, co nie? Puszczamy to. Dobra, i wywindujemy cenę, zobaczymy jak to pyknie. Mamy mnóstwo koni, czekamy na good moment. Mamy dużo gazu w miarę, więc może tym razem uda się to sprzedać za ładną cenę, za trójkę co najmniej. Niestety zahaczymy o grudzień, ale chyba damy radę, w sensie chyba się uda. No, ja chyba stworzę se 40 tysięcy koni. Wszystkie są w gotowości, czekają na mój sygnał. Dobra, jeszcze nie. Nie, no musimy na co najmniej, no co najmniej tą trójkę trzeba. Jeszcze to bardziej mogłoby teoretycznie wywindować, co nie? Tak mi się wydaje, ale coś słabo leci, coś słaba przepustowość jest. Dobra, nie ma co, mało czasu jest. Mało, coś słabo, kurczę, no coś... Coś słabo, nie chcę już wyżej się wywindować. No trudno, sprzedajemy przy trójce. Mimo, że tu jeszcze gaz leciał, to już tak jakoś nie szło do góry, co nie? Myślałem, że trochę bardziej podbije jeszcze. No dobra. Zdążyliśmy. Jak to się mówi, rychło w czas. 70 tysięcy, ładny wynik, czaty, ładny wynik jak na... Ładny wynik, no tu coś, tu było w ogóle, lol, w jakim miejscu. Dobra, no już, udało się, 70 tysięcy, no i pięknie, w sensie ogólnie poszło nam całkiem zgrabnie. 70 tysięcy w porównaniu z naszymi kolegami to, no cóż, nie oszukujmy się, żenujący wynik. W ogóle chodźmy do Antoniego, bo Antoni tutaj, o proszę, już mamy, zdobyłeś wszystkie skarby z pierwszych dwóch obszarów. Pokażę ci kolejną działkę, kiedy dojdziemy do następnego. Nie można u niego sprzedać jakichś gówno, ale po co sprzedawać? Ale tu widać, bo mam ruda z srebra 5 na przykład. Ale za 900 tam sprzedać, nie ma takiej opcji. Dobra, biznes to biznes. Dobra, no to co, zobaczmy. O! Aukcja udziałów, kurde. Szkoda, że w tej grze nie można zapisywać. Co nie? Strasznie mnie to denerwuje, że nie mogę zapisać gry. Nie da się w tej grze zapisywać. Chyba się nie da. A szkoda, kurczę. A na początku mam rurkę, max do podbicia jest chyba 3. Nie, no co, 4 już nieraz mieliśmy.
Więc nie, normalnie. No, dobra, no to nic, zacznijmy oczywiście od aukcji terenu, bo wtedy zawsze boty się trochę wytegowują z hajsu. Dobra, i gdzie teraz się rozbić? Tu ładne było pole, dużo ładniejsze niż mogliśmy przeburzać. Teraz już raczej będzie tylko gorzej. No ale co, no chyba tu nie, tu bym uderzał, jak już. Tam, chyba bym w to pole uderzył. Dobra, spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Siema Legion, elo elo ziomeczku. Dobra, no i co? Uwaga, aukcja udziałów. O kurde, poczekaj, co jest? Witamy na aukcji giełdowej, na sprzedaż 5% udziałów, wszystko do wzięcia. Świetna cena, to za to moje miasto. Stawka może będzie... A, to coś, jak to działa? Co jest grane? Jak, o, poczekaj, ona ma 42%. Tak się skupmy, 42, więc powiedzmy, że kupiłaby za 22. Ale co, jak to działa? Oferta 10 tysięcy, dobra, nie wiem, 14 tysięcy, a przebijamy się po prostu. Po raz pierwszy. Po raz drugi, a to będzie łatwiejsze nawet, sprzedane. I co, kupiłem to? Jest! Kupiłem to! To jest jeszcze łatwiejsze, bo wystarczy, przecież ja zawsze będę wygrywać, jestem najbogatszy. No teraz to będę miał 100%, byczki, to ja mam 100% teraz. No, jak tam po imprezie wczorajszej, o bogowie, było grubo Legion, wiesz jak jest. Wiesz jak to jest na melanżach, co nie? Grubo albo grubiej, takie są moje zasady. No i a w tym przypadku było, o bogowie, było bardzo, bardzo grubo. No dobra, czyli krótko mówiąc będziemy bogaci. Zaczynamy od rejestrów oczywiście. Taktycznie, o jednego konia też postawiamy i stawiamy też trzy krety taktyczne. Dobra, R, dobra, no i co, przyspieszamy troszeczkę. Oni tu znajdą, mega na środku. Mega mi się to nie podoba, bo to nie jest intuicyjne. Tutaj widzimy, że jest ten. No proszę państwa, co nie jak tak. Dobra, jakieś pierwsze hajsiki lecą, dobrze, dobrze. Stawiam to, bo ostatnio się nauczyłem, że żeby sobie ograniczać teren, to muszę stawiać te silosy. Wtedy wiem, gdzie co postawić, tak żeby po prostu na siebie to nie nachodziło, no. Dobra, cena taka sobie. Chyba zapomniałem w ogóle pójść do Pabixu i kupić jakieś ulepszenia, więc nie mamy stałej, gwarantowanej ceny. Co oczywiście jest nie do pomyślenia w moim przypadku. No ale no nie mamy. Dobra, puśćmy krety. Ceny są żenująco niskie, więc teraz magazynujemy to. Dobra, to fajne jest, bo to od razu widać, gdzie co jest, co nie? Widać, że tutaj coś jest. Oho, oho, oho! Patrzcie, co znalazłem. Business is business. Dobra, tu widzimy, że fajnie rośnie. Dobra, lecimy tu jedną na pewno. Dobra, jeden koń już może nam sprzedawać, bo nie mamy totalnie pieniędzy żadnych. A już jakby nie patrzeć, jest kwiecień. A kwiecień, no to wiecie, to muszą mi się jakieś biznesy zacząć kroić, bo to przecież jest żenujący wynik. Tutaj też będzie trzeba się dokoptować. Kurwa, zaczęło spadać, ale za to tu zaczęło rosnąć. Wiecie, do czego was stworzyłem, konie? Do roboty! Sprzedawać! Biznesy! Biznes is business. Tu mamy lawę. Tylko właśnie ciekawe, czy będzie znowu ten problem, że tu jest za daleko, co nie? Bo znowu może być ten problem, że z gazem, że znowu okaże się, że lawa jest tak daleko. No, ciekaw jestem.
Dobra, na razie tak po prostu się dokoptujmy. O, widzimy, że to w tym przypadku za słabo. Co nie? Tu jest za słabo. A jakbyśmy, właśnie jakbyśmy polecieli bezpośrednio, obstawiam, że by mogło się skończyć dokładnie na tym samym, że też będzie za słabo. Więc ogólnie rzecz biorąc, no to jest, bo jest za daleko, tak? Co jest bez sensu oczywiście. Ale dobra, no poczekaj, spróbujmy dać osobną rurę do magmy. I teraz chodźmy tą rurą bezpośrednio. No weźmy Redestiera też. No może to może chodzi o bezpośredniość po prostu. No nie, jest bezpośrednio, ale widzicie. Nie taguję tego. A jak to zamkniemy? Też tak samo, pika. Z jakiegoś powodu pika. Co, czemu jest trzeć, że to jest za daleko? Nie wiem, co jest nie tak? Czemu to nie chce ładować? Nie kumam. Naprawdę to chodzi o odległość? Bezpośrednio jest podłączone, chodzi o odległość? Naprawdę? Bez sensu z tym dalekością. Totalnie bez sensu. Powinno być tak, że to wiecie. Powiem, a jak to pogrubię, to co, tak samo będzie? Też mi powiedzą, że za daleko? Muszę też sprawdzić, bo aż mi się wierzyć nie chce. No normalnie świecie leci, to z dwóch źródeł jeszcze leci. I jest normalnie świecie za słabe, no. No nie chce mi się po prostu w to wierzyć, no dobra, no. Patrz, i duże rury są. Nadal nie działa. Silos powiększ? To prawda. Nie no, beznadzieja, powiem wam tak. Dobra, no totalnie, tak totalnie beznadziejnie. W sensie, no nie wiem, irytuje mnie to akurat, że odległość jest na takie tu znaczenie, bo... No bo nie jestem w stanie teraz tak wywindować tego gazu, żeby ten... Wygląda, że działa, no ale no nie do końca, bo pika, czyli działa tak pośrednio, bym powiedział, co nie? To jest takie... Działa, ale tylko trochę. No nie jest to najbardziej zadowalający wynik. Widzicie, jakby tak działa, ale od biedaka, co nie? Czyli coś tam powiększa. No ale dużo z tego biznesu nie będzie, już jest październik swoją drogą. Dobra, podłączmy to tu po prostu. Zaraz będzie trzeba niestety kończyć ten cały ambaras. No dobra, no nic nie pozostało chyba, jak to po prostu ten gaz w lewo. O, tu jest jeszcze gaz, kurwa, teraz dopiero? Trochę późno. Jak mam być szczery, w listopadzie odkryliśmy kolejne źródło gazu. Zobaczmy, czy to się w ogóle... No tu działa akurat, kurwa, no. Tu akurat działa, no ale już mamy listopad, nic już nie zrobimy. Dobra, trudno, nic już nie zrobimy, czaty. Wywindujmy te ceny, ile się da i sprzedajmy po prostu. No. Powiem wam tak. No. Widzicie, i to właśnie to jest. Jak czasem się uda, a czasem wychodzi w drugą stronę. No, po prostu tak bardzo... Tak bardzo różnie po prostu wychodzą nam te podboje. Raz wyjdzie właśnie perfekt, a następnego dnia wychodzi właśnie taka papka. Co nie? No masakra, ja nie wiem o co nie. I teraz zobaczcie, no zarobimy te 20 tysięcy, ale kurde na poprzednim polu... No dobra, tak trochę więcej, ale na poprzednim polu zarobiliśmy, nie wiem, 40, 70 tysięcy? No,
A tutaj widzicie, no 40 będzie, ale to nadal, to kurczę, no nie, no, no to nie jest to. No da, no trochę wybiło, ale to nie jest to. Kryształek jest, no, gaz, dobra. Ach, no mogło być lepiej, 41%, zacznijmy od aukcji terenu, of course. Mieliśmy 32, czy 43, kurwa. No to trafił ktoś na żyłę złota. No dobra, intuicyjnie czujemy, że tu może być dużo, więc oczywiście uderzamy w te tereny. Jesteśmy bogaci, dobra, czas na aukcję udziału. 5%, o, uwielbiam te ceny, dobra. Oferta. Oferta 6, 7, 8, Blanche przebiła 20 tysięcy, myk! Nikt tego już nie przebije, bo sobie jesteście biedakami. Po raz drugi, ui, voila! No i proszę, 10%. Tak, to ja mogę robić biznesiki. Dobra, chodźmy do tego Gaugana, bo to jest moja ulubiona gra. Wyższa, niższa, wyższa. No i 3000 w kieszeni, łatwo. Dobra, 96, niech będzie. Biznes to biznes. No, skaner może jest lepszy, ale dobra, kupmy swoją drogą lekkie ulepszenie skanera, niech będzie wam. Prędkość na trzeci poziom, żeby mieć. Dobra, weźmy to. Dobra, i co? I lecimy w kolejny biznes plan. To mamy elegancko, wszystko się zgadza. Dobra, jak to się mówi, komu w drogę? Nie ma jakichś upgrade'ów na magmę? O kurde, jest! Ale jestem upośledzony, czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Macie rację, cały czas to było, ja pierdykam, co za głąb. Dobra, mój błąd. Tyle pieniędzy przeszło nam przed oczyma, dobra. No nieźle, no to faktycznie jesteśmy głąbami. Bo teraz będzie szybciej to rosnąć po prostu. Dobra, tu ma. I tu, dobra, zacznijmy od tego. Bo on tak skrajnie jest. Dobra, kupmy dwa konie. Trochę tu posprzedajmy. Chociaż tam chyba będą lepsze ceny, zobaczmy zaraz. No, dobra, zróbmy tak po prostu. Albo tak nawet, kurwa. Jedno tu, jedno tu. Silos to musimy zamontować. Nie, już tu gorsze są ceny, żartowałem. Dobra, sprzedawajcie tu po prostu. Mamy gaz, mamy gaz. Musimy odkryć jeszcze szybko magmę, bo wiadomo. Dobra, na razie jest okej. Zróbmy trochę więcej koni, trochę więcej, za 96 sprzedajemy. Więc nie jest źle, że tak powiem. O, nawet trochę cena się teraz wywindowała, więc nawet jeszcze lepiej. Musimy magmę znaleźć i zaczniemy wtedy wywindowywać sobie ceniksy. Trochę kretu wyślemy. O, fajne, fajne cenniki się zrobiły. To połączmy, wtedy ulepszenie robi się wspólne, a to na pewno nam się przyda. Dobra, widzę, że tu w dole już coś jest, odkryte odkrycia. Wyślimy do kolejnych kretów. Pieniądze mamy, wszystko się zgadza, fajnie. Zróbmy jeszcze więcej koni. Już ulepszyjmy te konie, żeby już to już zamknąć ten teren. To powiększmy. Widać gazy, nadal nigdzie nie widzę magmy. A wiecie jak jest, bez magmy nie ma biznesów. Bez magmy nie ma profitu. Tu jest jeszcze, dobra. To zbudujmy se to tu. Dobra, cena widzimy, że tu troszkę spadła. I tak ładnie żeśmy sobie na, że tak powiem, pozarabiali. Dobra. Czas na radiatora, zobaczenie czy on jeszcze coś wykryje.
Jest na razie kwiecień, mamy całkiem dobre, dobre stanowisko. Całkiem nie gorsze pieniądze. Coś znalazł tutaj. Czyli prawdopodobnie gdzieś tu na dole obstawiam. Tak jak myślałem, dobra. 320, a stąd ile by było? 400, no to stąd definitywnie taniej. Ale z drugiej strony, no, tu zaraz się skończy, więc tędy będzie lepiej, jak się przebijemy. Nadal nie ma magmy, co nie? Chyba że gdzieś tu naprawdę nisko ta magma będzie. Ale normalnie w świecie nadal tej magmy nie ma. Zróbmy dodatkowe dwa konie. Zróbmy dodatkowe go silosy. Na razie nie sprzedaję, bo możemy pogromadzić. Nadal nie ma magmy, żeby powiększyć gazy. No i nie fajnie, no i nie fajnie. Tyle wam powiem, co nie? Dobra, tu cena zaczyna rosnąć. Dobra, zaczniemy coś tam sprzedawać. Myślę, że możemy nawet dużo sprzedawać. O, jest! Nareszcie magma, dobra. Myślę, że też nie ma co przesadzać. W sensie cena jest dobra, ale... Dobra, mamy to. Jest magma. Ale to już się nauczyliśmy, żeby osobno to robić. Jest po lewej magma, dobrze. Tak. Obok robić i bezpośrednio łączyć, dobra. Oj, coś czuję, że z tego, no tu jeśli do szybko, szybko dosyć to odkryliśmy, to może być niezły hajsik, zaraz się przekonamy. Ładnie się podłączyło, ładnie się podłączyło. Dobra, podłączmy oczywiście jeszcze to. No, ładnie się wszystko podłączyło, wszystko rośnie. Oj, coś czuję, że tu będzie dużo pieniędzy. No, tu może być dużo hajsu, jest sierpień jeszcze, więc mamy czas, żeby to się powiększyło. Oj, tu może być dużo pieniędzy, coś... mam przeczucie, czaty, że... Jakby to powiedzieć, że będziemy bogaci. Że tak powiem, jeszcze jak. To tak, zobaczę, czy redjesterzy niech jeszcze spojrzą, czy na pewno wszystkie złoża... Bo już tak naprawdę tylko czekamy, jak to się powiększy, na dobrą sprawę. No, zobaczcie, to wszystko już jest ten, roztegowane. No dobra, poszerzmy to. Dobra, coś musimy posprzedawać, bo tak naprawdę pieniędzy nie mamy na poszerzania. Tak sobie mówię, poszerzmy to. Dobra, poszerzyliśmy trochę tunele. No i co? Czekamy teraz. Teraz tak. Na pewno można zablokować te wylotówki. Czyli to zablokować. I to też zablokować. To potrzebuje jakiegoś grosza. No to zablokować. Dobra. No i czekamy. Czekamy. Jest październik. Patrzcie na to. Ale to będzie, to będzie... To będą zbiory. Coś czuję, że tutaj będzie nieźle. Będzie dużo koni trzeba zrobić, dobra. Listopad, dobra. Kurczę. Dobry set wylosowałem, co nie? Dobra. To jest już gigantyczne. Chyba zacznę dopuszczać już pomału. Jeszcze czekając z tym, dobra. Ale muszę mieć jakiekolwiek pieniądze. Dobra, jakiekolwiek drobne muszę mieć. Dobra, to już zacznę puszczać. Niech tam to pozostałe jeszcze rosną. A to już zaczniemy wywindowywać, co nie?
Niech sobie już tam pomału sprzedaje, bo musimy mieć też na otwarcie tych główien. I na więcej koni. Niech jeszcze rośnie, ile się da. Dobra, jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy, wiem, że jest grudzień już ostatni miesiąc. Ale czekamy jeszcze. Dobra, niech tam już dwa se sprzedają, na spokojnie. Ale puściłem ostatni. Kurwa, nie wiem, czy zdąży tyle zebrać, mało czasu jest. Dobra, chyba muszę zacząć sprzedawać, bo mało czasu jest po prostu. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to byśmy wywindowali to do czwórki chyba spokojnie. Kurwa. No. Za mało czasu jest, muszę to zacząć sprzedawać. Niedobrze. Bo 10 dni tylko zostało. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to bym to bardziej ten wywindował, wiecie? Nawet może do piątki, może nawet. Zabrakło czasu, no. Bo naprawdę mamy bardzo dużo, zobaczcie ile tego mamy tutaj. Patrzcie ile tego mamy. Zabrakło czasu po prostu, czaty. No dobra, 56 i tak jest moje, zobaczcie. To dopiero, to nawet trochę nie zleciało. Patrzcie ile tego mamy, gigantyczne ten, gigantyczne zasoby tego mamy. Ale no niestety zabrakło, po prostu świecie zabrakło czasu, najnormalniej świecie. Tak, za późno magma i trochę tak wyszło. Dobra, no nic, i tak z naszymi kolegami to wyszliśmy mega na plus. Co? Aukcja udziałów? Zaraz po aukcji terenu oczywiście. Zobaczmy jaki teren był. O, teren wybitny. Dobra. Tak czy siak, a dobra, zróbmy aukcję udziałów jeszcze. A co tam? Najpierw aukcję udziałów tym razem. Witamy na aukcji giełdowej, rozpocznij. 5000 mogę rzucić. Po raz pierwszy. No to 12000, a co tam? Po raz pierwszy? Nie tym razem, 16 kawałków. Po raz pierwszy? Boże, żałosne, 20000. Po raz pierwszy? Po raz drugi? I sprzedane! Oh yeah, 15%, coś czuję, że wykupię wszystkie udziały. Nie pozostawię ich z niczym, ha 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 ha. Absolutnie z niczym. Witam ponownie.